Piotrze, woła chór aniołów bogobojnych. Do nieba bram dobija się, powiada, że dostojnik, a święty Piotr odpowie im przywitać w naszych progach i zaprowadzić gościa wprost do komnat Pana Boga. Staje w drzwiach na służbę, klaszcze w dłoń. Posadźcie, mówi, proszę was, Pana na moim tronie. Usiedli już, mówi Bóg, witaj mój gościu drogi. Powiedz, jakie ciebie tu przygnały do mnie bogi. Powiada gość z emocji głosem drżącym. Ja muszę najpierw wyznać ci, że byłem niewierzący. Ty lepiej powiedz, mówi Bóg, jakie są twoje winy, a wtedy ja odpowiem ci, co dalej będę czynić. Grzechy nie wiem, sam zostałem stąd wyklęty i w związku z tym ja proszę cię, łagodną karę wymyśl. Poczekaj chwilę, mówi Bóg, my najpierw to sprawdzimy. Wynurza się i patrzy Bóg na ziemię. Odwraca się, a w oczach ma nieboskie wręcz spojrzenie i wolno cedzi słowa te. Gościu umiłowany, nie wiem, czy zdajesz sprawę, że czuję się oszukany. Zielonych coraz mniej, tak rzecze Bóg od razu. A kraj ten zawsze szczycił się bogactwem krajobrazu. A gość wytrzymał pański wzrok i rzecze tak się składa, że według ustaw za ten stan prawnie nie odpowiada. Patrz na ludzi, rzecze Pan, milczący są i szarzy. Gdy w ich imieniu mówię ja to, czym mają gwarzyć, a co byś dla nich zrobił dziś, gdybyś powrócić mógł? Szybciej ocenia w sądach bym, kto swój, a kto jest wróg. Pogrążył się w zadumie. Jak może rządzić człowiek, co swych błędów nie rozumie? A potem wziął, otworzył drzwi i z raju go wydalił i rzekł, niech męczą się z nim ci, co sami go wybrali.